Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W programie Studio Fakty jesteśmy w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu, a z nami jego dyrektor Jarosław Perduta. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, jaki był ten rok 2021? Poprosimy o krótkie podsumowanie. Pytanie, czy lepszy niż 2020, ten pandemiczny, czy już widać to odbicie? No to był na pewno także trudny rok, rok wyzwanie. Podliczyliśmy sobie, że w 2021 roku w sumie kino było nieczynne 110 dni, więc to prawie 1/3 roku. Mimo tego wszystkie wyniki, które mieliśmy, jeśli chodzi o frekwencję, jeśli chodzi o przychody, jeśli chodzi o procent zrealizowanych założeń programowych, no były naprawdę bardzo dobre i w tym sensie dużo lepsze niż w roku 2019. No wydaje się, że nauczyliśmy się trochę już żyć w tych reżimach sanitarnych. Oczywiście temu wszystkiemu towarzyszy też dużo różnego rodzaju stresów, bo nie wszyscy akceptują maseczki w kinach, nie wszyscy łatwo i no, spokojnie podporządkowują się tym regułom gry, ale jednak zdecydowana większość publiczności akceptuje to, zachowuje się zgodnie z tymi standardami. Naprawdę jakby nie możemy w tym sensie w żaden sposób narzekać, a ten rok mam nadzieję, że będzie oczywiście dużo lepszy. Większość tych wydarzeń, które kiedyś próbowaliśmy oferować w systemie online'owym, dzisiaj już mamy normalnie w kinie i widzowie rzeczywiście wracając nas bardzo, bardzo cieszy. Pojawiają się już takie wydarzenia, takie seanse, gdzie znowu mamy pełną salę, oczywiście przy zachowaniu tego reżimu, który mamy, czyli w tej chwili to jest tak, że 30% osób może wchodzić bez żadnych ograniczeń, 70% musi w jakimś sensie wykazać się szczepieniami, ewentualnie negatywnymi wynikami testów covidowych. Mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że temat covidu jakby gdzieś powoli zejdzie na margines, będziemy mogli się skupić na tym, co jest clou naszej działalności, czyli po prostu pokazywaniu dobrej sztuki filmowej, organizacji spotkań z artystami, aktorami, produkcji filmów, bo tym też się zajmujemy, czy też edukacją filmową, która w naszym przypadku zajmuje bardzo ważne miejsce. Dużo się też będzie działo już niedługo, więc chciałbym o tym porozmawiać. Wspomniał Pan w naszej rozmowie, że był tutaj Michał Koterski, a będzie Andrzej Grabowski. Także to jest już też taki cykl rozmów, w których widzowie, też odbiorcy mogą zapoznać się w takim bliższym spojrzeniu, w bliższej rozmowie, bliższej relacji z takimi no, aktorami, można powiedzieć, głównego polskiego nurtu aktorstwa. No tak, znaczy mamy kilka takich cyklów, które już mocno zakorzeniły się w programowej działalności DCF-u. To oczywiście jest dyskusyjny klub filmowy, to jest filmowy klub seniora, to jest młodzieżowy klub filmowy, czyli takie cykle, które są przeznaczone dla osób, które szczególnie umiłowały sobie kino i sztukę filmową. Mamy cykl, który wystartował 1 lutego 2018 roku, więc niedawno obchodził taki mały jubileusz 4-lecia funkcjonowania w naszym kinie, czyli cykl pod nazwą Magier Filmowy. To jest formuła pokazu filmowego z udziałem aktora, który gra w tym filmie i rzeczywiście ostatnim naszym gościem był Michał Koterski przy okazji pokazu filmu Gierek. To są spotkania, które tradycyjnie u nas prowadzi Łukasz Maciejewski, więc znany w całej Polsce krytyk filmowy, teatralny, autor wielu książek o aktorach, wykładowca kilku uczelni wyższych związanych z tematyką między innymi filmową czy teatralną. To jest cykl, który cieszy się ogromną popularnością, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy obciążeni tymi regulacjami dotyczącymi reżimów sanitarnych. Prawie zawsze mamy 100% frekwencję, tak było również teraz w trakcie spotkania z panem Michałem Koterskim, a w marcu rzeczywiście planujemy spotkanie z panem Andrzejem Grabowskim i to będzie pretekstem do tego spotkania, będzie film, którym pan Grabowski zagrał, czyli Piosenki Miłości, film, który zresztą
będzie niebawem przedpremierowo pokazywany w naszym kinie. To już może skupmy się na tych filmach. Co teraz możemy zobaczyć w kinie? Bo Dolnośląskie Centrum Filmowe to jest takie kino, co zwróciło moją uwagę, kiedy pierwszy raz tutaj przyszedłem, że wy właściwie serwujecie filmy nie tylko te najnowsze, najświeższe, te najchętniej oglądane, ale można u was znaleźć też takie klasyki czasami, prawda? No tak, to tak jak wcześniej wspomniałem, mamy te cykle, w tych cyklach staramy się podchodzić albo tematycznie, albo szukamy ciekawych, intrygujących dzieł z przeszłości, związanych z określonymi też twórcami filmowymi. No i w ten sposób. Taka jest nasza misja? Przepraszam. Taka jest też nasza misja. Jesteśmy kinem studyjnym, kinem arthouse'owym, ale kinem, które również pokazuje filmy z tego głównego nurtu, więc na pewno nie zabraknie u nas tytułów takich jak na przykład, nie wiem, nadchodząca nowa wersja Batmana. Ale z drugiej strony mamy bardzo artystyczne kino studyjne i takie, co u nas również miłośnicy kina znajdą. Staramy się być po prostu kinem o możliwie szerokiej palecie ofert, tak żeby zaspokoić gusta i tych bardzo wymagających widzów, i tych, którzy po prostu traktują film i kino jako swego rodzaju rozrywkę. Wspomniałem przed chwilą film pod tytułem Piosenki o miłości. Ten film już 14 lutego, no przy okazji... Dla zakochanych. Przy okazji, tak, walentynek. Film dla zakochanych, film o piosenkach o miłości. Film, który miłosny wątek jest istotnym. Ale generalnie oczywiście zapraszamy 14 lutego na wszystkie filmy, które w tym czasie będziemy mieć w swojej ofercie. Tych filmów jest bardzo dużo. Bardzo gorąco polecam na przykład film Kamau o cudownej, pięknej relacji pomiędzy dzieckiem a dorosłym wujkiem. Film o tym, w jaki sposób być może należało spoglądać na świat, gdybyśmy ciągle jeszcze umieli i potrafili spoglądać na niego oczami właśnie dziecka. Film o słuchaniu, o rozmawianiu, o takim mądrym dialogu. Ze świetną rolą Jacka Phoenixa. Bardzo gorąco polecam, ale tych tytułów jest bardzo dużo. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do tej książeczki. W tej książeczce i oczywiście na naszej stronie internetowej cały komplet naszej oferty, bo w tym miesiącu sporo rzeczy także przedpremierowo, sporo rzeczy premierowo. To między innymi film Belfast, który zdobył 7 nominacji do Globów, to Córka z Oliwią Colman w roli głównej, to Matki równoległe, a więc Wielki powrót Pedro Almodovara, to także filmy nieco lżejsze, to na przykład Śmierć na Nilu, który powstał na motywach powieści Agaty Christie, także tych tytułów jest naprawdę bardzo dużo. Ja mogę gorąco polecić, tutaj pan redaktor wspomniał o tym, że sięgamy często po takie tytuły już z głębokimi tradycjami, ze swoją historią i w ten sposób na przykład 24 lutego będzie można u nas zobaczyć film Stanleya Kubricka Mechaniczna pomarańcza. Gorąco polecam to także w ramach takiego naszego cyklu, który wystartował już ze 2 lata temu, czyli Filmowe Szaleństwa. Tam staramy się właśnie przybliżać takie wielkie produkcje filmowe minionych lat. Mamy też taką specjalną ofertę dla nauczycieli i to przy tej okazji może warto o tym wspomnieć, bo bardzo nam zależy na tym, żeby, ponieważ wątki edukacyjne w naszym kinie są bardzo istotne, prowadzimy szereg programów edukacyjnych, tysiące dzieci, przedstawicieli młodzieży uczestniczy w takich zajęciach, czyli z jednej strony uczymy poprzez film, nie wiem, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i różnych innych przedmiotów, jakby w ten sposób realizując pewne punkty podstawy programowej, ale z drugiej strony mamy też programy takie stricte filmoznawcze, na przykład takie tak zwane klasy filmowe, gdzie klasy z różnych liceów deklarują, że chcą brać udział w naszym autorskim programie, gdzie młodzież poznaje tajniki powstawania filmów, poznaje historię kina, język filmowy i wszystkie zagadnienia, które są związane z filmem. To, co jeszcze jest ważne, bo to też o tym wspomniałem, my zajmujemy się również produkcją filmową, czyli jesteśmy koproducentem, mamy fundusz filmowy, filmy, które są produkowane na Dolnym Śląsku, mogą liczyć... Żeby nie wyprzedził pan mojego następnego pytania. Mam nadzieję, że nie, ale to pozwolisz, że dokończę. Oczywiście.
bo jako koproducent mamy też prawo do organizacji premier filmowych i dzięki temu 22 lutego bardzo serdecznie chcielibyśmy zaprosić na premierę, a więc rzeczywistą premierę z udziałem także twórców, aktorów filmu Bartosza Blaszkę pod tytułem Sonata. To jest film, który wyprodukowała wrocławska filmprodukcyjna. My jesteśmy koproducentem tego filmu. Film o historii Grzegorza Płonki, czyli osobie, która przez wiele lat była postrzegana przez pryzmat swojej niepełnosprawności i nie zauważono, że ma wielki talent muzyczny, po czym kiedy to się okazało, ten talent wybuchł w taki sposób, że dzisiaj Grzegorz Płonka jest pianistą. Pianistą, który zresztą w trakcie tej naszej premiery, a będzie na niej także i reżyser, czyli Bartosz Blaszkę, i będzie z nami również odtwórczyni roli matki, filmowej matki Grzegorza Płonki, czyli Małgorzata Foremniak, będzie miał także koncert u nas, taki mikrokoncert, więc 22 lutego gorąco serdecznie zapraszam na premierę filmu Sonata Bartosza Blaszka, premierę filmu, który zdobył Nagrodę Publiczności na festiwalu w Gdyni i w tej chwili ma już na swoim koncie także inne nagrody na innych festiwalach filmowych. Myślę, że możemy to krótko podsumować. Każdy znajdzie coś dla siebie, szanowni państwo. Natomiast my jeszcze tę ofertę możemy poszerzyć, dlatego że już ruszył nabór do konkursu trzeciej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Long Story Short Film Festival. Filmy mogą zgłaszać do 20 marca. Tak jest. Tak to się zgadza. To jest taka nowa historia, ale już z pewną tradycją, bo festiwal ma już trzecią edycję, więc trzeci rok z rzędu. Pierwsza edycja była trochę odpowiedzią na pandemię, na zamknięcie kin. Chcieliśmy coś zaoferować naszym widzom i zaproponowaliśmy możliwość oglądania krótkich metraży w przestrzeni online'owej. Wtedy te filmy, które wybraliśmy, a dostaliśmy ponad 260 zgłoszeń, z czego 90 filmów znalazło się w programie tego pierwszego festiwalu. Obejrzano ponad 22 tysiące razy, więc w tamtej konkretnej sytuacji okazał się bardzo cenną propozycją, bardzo lubianą i chętnie te filmy były oglądane. Druga edycja miała charakter hybrydowy. W tej chwili startujemy trzecią edycję. Zapraszamy wszystkich serdecznie do tego, żeby zgłaszać nam swoje filmy. Tutaj zasady są bardzo proste. Film musi mieć nie więcej niż 45 minut i musi powstać po 1 stycznia 2020 roku. I to są w zasadzie jedne zasady, które ograniczają możliwość przesyłania do nas filmów. Natomiast ważne oczywiście są także nagrody. Filmy, które zostaną zgłoszone do naszego festiwalu, zostaną zaakceptowane, mogą liczyć na nagrodę główną w postaci statuetki Salamandry i nagrody finansowe w wysokości 5000 zł. Takie nagrody będą trzy, bo mamy trzy kategorie konkursowe: fabuła, animacja i dokument. Oprócz tego oczywiście będzie także specjalna nagroda prezydenta miasta Wrocławia, którą zwyczajowo będzie wręczać Wanda Ziębicka-Has. Jeśli chodzi o statuetki i nagrody główne, to są one oczywiście nagrodami ufundowanymi przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Dodatkowo, jak to w przypadku innych festiwali jest tak, że będziemy mieli możliwość wręczenia Nagrody Publiczności, a więc to publiczność także wybierze swój ulubiony film festiwalowy oraz dziennikarzy, czyli Nagroda Dziennikarzy. Cały festiwal jest skonstruowany w ten sposób, że są dwie sekcje. Jest sekcja konkursowa, gdzie będziemy właśnie pokazywać filmy zgłoszone przez filmowców zawodowych, filmowców amatorów również, oraz sekcja Panorama, gdzie będziemy chcieli skupić się na filmach, które mają już pewne osiągnięcia, które mają swoją ścieżkę festiwalową już za sobą, które są uznanymi tytułami, z często też bardzo uznanymi aktorami w tych rolach. Generalnie cały ten festiwal to jest taka próba, po pierwsze, promocji młodych twórców, bo wiadomo, że krótki metraż to przede wszystkim młodzi twórcy, niekoniecznie młodzi wiekiem, ale młodzi powiedzmy w takim sensie, że ich przygoda z filmem dopiero się zaczyna. A z drugiej strony oczywiście także promocja krótkiego metrażu jako trochę takiej ciągle niedocenianej formy filmowej, a formy, która
zdobywa coraz większą popularność i jest niezwykle atrakcyjna, bo daje tak naprawdę pełną możliwość wykorzystania różnego rodzaju możliwości kreacji w filmie. No, między innymi w ubiegłym roku zwycięzcą tego naszego festiwalu był film Tadeusza Osiaka Sukienka, film, który w tej chwili otrzymał nominację oscarową, więc jesteśmy z tego powodu oczywiście również bardzo dumni i oczywiście bardzo gratulujemy twórcom i aktorom, którzy w tym filmie zagrali. No więc gorąco zachęcam do zgłaszania tych filmów, a sam festiwal 22-24 kwietnia plus dodatkowe pokazy dla szkół zaraz po festiwalu, czyli 24-26 kwietnia. Do końca marca zbieramy propozycje. Pan redaktor nam dokładnie wskazał do 27 marca, a program festiwalu, czyli te filmy, które zostaną zakwalifikowane, jakby upublicznimy w pierwszych dniach kwietnia, 6-7 najpóźniej. Wtedy będzie już wszystko wiadome. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że naprawdę się opłaca, bo dobre nagrody, więc warto spróbować, można przetrzeć szlaki, jeżeli chodzi o swoją karierę, właśnie żeby pracować w filmie. Filmy krótkometrażowe, często tworzą je młodzi ludzie, ale czasami to jest, można by powiedzieć, dopiero taka fala, która się zaczyna, a potem jest coraz większa i ta kariera gdzieś rozpoczyna się w Dolnośląskim Centrum Filmowym, dlatego możecie wystartować w tym konkursie i sami zostać filmowcem, a to myślę bardzo ciekawa praca. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Bardzo serdecznie zachęcam, dziękuję ślicznie. Oczywiście zapraszam do Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Gościem naszej rozmowy Studia Fakty był Jarosław Perduda, czyli dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego, w skrócie DCF-u, bo tak często go nazywamy. Dziękuję serdecznie. Rozmowę poprowadził dla Państwa Dariusz Nowakowski. Bądźcie z nami. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję.